Jak wygląda casting na współczesnego rapera? Yo. Jak się nazywasz? Young Gucci Mop. Young kto? Najlepszy w kraju. Skąd pochodzisz? Z podziemia. A gdzie kupiłeś te łańcuchy? Pod galerią handlową. Million Dollar Chain. Sprawdzone źródło. Dobra, powiedz, co znaczą twoje dziary? Tu jest Gucci, że miał je zawsze na sobie, nawet jak jestem nago. Yo, mam też tatuaż kotka, abym zawsze pamiętał, aby go nakarmić. I mam też tatuaż WC, ponieważ chodzę tam codziennie. O czym ty p***isz? Zarapuj. Huh. Yes, sir. Ej, yo, mój tatuś bogaty, bo to sugar dad. Twój zawsze spłukany słucha Pudzian Band. Poli tą kula w łeb. Gucci gang, Gucci gang, Gucci yeah. gang. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Z czyjąś w private jet pyta, skąd to mam. Mówię, że tak ostro gram. Szmo. Stop, 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 stop. Kogo nazywasz s***tą? Nie no, tak ogólnie. Celowo robisz tak, żeby twoje teksty brzmiały jak najgorzej? To jest hip-hop. Ochrona, zabierzcie tego klauna. Tam wszystkim w dół, dzięki. Eneli Czapa nagrał z Malikiem. Nic dziwnego. Dopiero co sam się żalił, że wytwórnie typu Warner dosłownie nakazują raperom wypuszczanie demoralizujących treści. Nie przesłyszałeś się. Twierdził, że raperzy muszą ryć młodym czaszkę, aby zachować lukratywne kontrakty. Kilku raperów już o tym mówiło, że jakby przestali nawijać o morderstwach, dilerce i s***cie, to przestaliby zarabiać. Więc Eneli Czapa po krótkim etapie przebudzenia i prób promowania zdrowego stylu życia powrócił do wyprowadzania prostych jak psy za włosy i nagrywania z Malikami za hajs. Masz to, nie strasz, tylko użyj jej. Nie wiem jak jest teraz, ale jak gadałem z Menago Eneli Czapy 2,5 roku temu, to mówił, że za gościnkę około 40 tysięcy dolarów. Co ciekawe, podobną kwotę chciał wtedy Tech Nine. Za żaden featuring nie zostało zapłacone. A, i to co mówi Filipek, to prawda. Quebona Fide sprzedał cały swój katalog The Universal. Z tego co ja wiem, od dwóch osób za około 10 milionów. Ale może Quebo sam się odniesie. Nie wiem, jak ludzie mogą być zdrowi psychicznie, faszerując swój mózg takim kontentem. Pół dnia przewijając TikToki z tymi udawanymi reakcjami, głupkowatymi minami, totalnie żenujące. Tu jakiś typ przyjechał do Malika na koncert i pluł w jego stronę. A on później udostępnił jego adres na kanale, nawołując do linku. Następnie kazał mu napluć w lustro i to nagrać. A typ to zrobił. Teraz bardzo pana przepraszam za moje zachowanie. Zachowałem się żałośnie. Ludzie, przecież to jest utrata człowieczeństwa. Nadkoczą frajerzy właśnie tak! A pod tym adresem mieszka też jego rodzina. Pamiętam, jaka była nagonka na peje, kiedy nawoływał, aby tłum od kleszcza, który pokazywał mu środkowy palec. Wiecie, co z nim robisz, nie? Powinien zupełnie inaczej zareagować. Mógł na przykład tą osobę zawołać na scenę. Przypominam również, jaka nagonka była na Filipa Heizera, kiedy udostępnił dane jakiegoś widza, a ten został p***ty. Ale to przez to, że upubliczniłeś jego dane. Tak, tak. No mówię, to był bardzo radykalny krok, ale absolutnie się go nie wstydzę. Będę robić jeszcze gorzej. Czy ja go wystawiłem? On powinien dostać kilka razy bardziej. Czyli idąc ich tokiem rozumowania, ci wszyscy ludzie oburzeni szyderą Malika powinni tłumnie ruszyć do niego do studia, żeby obić mu mordę. Musiał dać jeden człowiek w twarz, tak realnie, fizycznie, na ulicy? Może przy okazji spotkaliby tam Kubańczyka, który kieruje się wyjątkową etyką i moralnością online. Essentials Kubańczyka z pękniętym słoikiem w dupę. A w realu przyklaskuje. Synu ty. No nie ma co się ukrywać, bo no to jest chore, nie? I skandaliczne. Dwa geje jakieś. Co najlepsze, Malik tłumaczy, że nawoływanie do linku i obrażanie swoich widzów jest elementem promocji płyty. Czyli według niego mogę powiedzieć, że jest na przykład kozo je. Wystarczy, że dodam, to nie przejaw ksenofobii, tylko promocja nowego mixtape'u. I jest git. Jak ja się powiedziałem, że was w dupę czy cokolwiek, to to jest wypowiedź artystyczna. Po fali krytyki, zamiast przyznać, że się skompromitował, mówi, żeby fani powiązali daty jego odklejek. Skupcie się proszę na datach i na wszystkich szczegółach odklejek. Co za kretyn. Tak jakby to niby były zaplanowane ruchy. Oni nie mają wstydu. Yeah. I
to od początku jakby buduje w chłopakach to, że nie mają wstydu. Żeby ratować własną skórę, jest w stanie wyprzeć się wszystkiego. Tak jak usunął zdjęcie ze Słowikiem i na live'ie zaczął jechać po gitach. Krzywdziciele, zwykłe k***y. Albo kiedy szybciutko odciął się od Hajlik, kiedy Gale zamknęło ABW. 20% udziałów miała, uwaga, partnerka Malika Magdalena Rzewnicka. I ta sprawa, tak samo jak pozostałe, uszła mu na sucho. A kiedy twórcy wypuścili filmy krytykujące jego zachowanie, zaczął im grozić. To będę was dojeżdżać. Będę was dojeżdżać po prostu i zobaczycie. Patrz, mały się nie zebra. Czy to będzie ktoś z moich braci, będziecie dojeżdżani wszyscy po kolei. Tam jakieś ratlerki internetowe. Prawdziwy świat jest jak odłożycie telefon. Powiedział internetowy który z telefonem się nie rozstaje. A nie za tą klawiaturą całymi dniami. No to mów, że nagrywasz fikcję literacką, zrób sobie alter ego jak D12 i możesz nagrywać o czym chcesz. No ale wtedy by cię już nie słuchali, wiedząc, że wszystko co masz zostało sfinansowane z kieszeni ich rodziców, a nie z tej wybujałej gangsterki. Kujesz żelazo, póki gorące, studenciku. Kup płytę, kup ubranie, kup tam opaskę, kup to, kup tamto. Jak wydamy edycję kolekcjonerską, nakład limitowany, to ty to kup. Ci raperzy są reprezentantami popkultury, którzy wywierają ogromny wpływ na to, jak się ludzie noszą. Wiem, że te dzieciaki po prostu jako wzór stawiają sobie nas, panowie. A oto Kanalion. Czego brakuje przeciętnemu słuchaczowi rapu? Czego twoim zdaniem brakuje przeciętnemu słuchaczowi rapu w Polsce? Mózgu. Mózgu. Podsumował swoich słuchaczy, a nagrywa z raperami o IQ nocnika. Co ostatnio tobą wstrząsnęło? 120 kilo, które mnie przygniotło. Oczywiście, że zapraszał na klipy gości pokroju Słowika czy Roberta RS997 po to, aby podtrzymać swój gangsta image. Papa, puszczam się i papa. Ale po filmie Stanowskiego zaczęło mu to kolidować PR-owo z biznesem. Więc odciął się jak chorągiewka, tłumacząc, że Słowik był tylko przypadkowym no-name'em, który chciał sobie z nim zrobić fotosa. Tak wracając do tego tematu Słowika, to, że ktoś sobie zrobi ze mną zdjęcie, nic nie oznacza. Nagrywali klip, a on się gdzieś tam przypałętał pod nogami. Nie mam z nim nic do czynienia. Mało tego, zaczął ich nazywać k***ami i krzywdzicielami. Zresztą słusznie, ale te patusy naprawdę siedzą latami w więzieniach. Za to Malik może wieść życie Dona Kondoma, ale nie ponosić konsekwencji takiego życia. Jemu wyrok nie grozi, bo jest pozerem. Ja jestem boss, Don, player. Jestem pozerem. Jednocześnie swoich widzów oswaja z tą patologią i promuje ten styl życia jako coś godnego naśladowania. Powiesz zaraz, ale kto tego słucha na poważnie? Tysiące ludzi. Nawet kiedy troglodyta wskoczył na ladę w maku, za chwilę znalazła się rzesza naśladowców. Na tych patolajwach łączą się z nim głównie dziewczynki i chłopcy z górną granicą wieku 13 lat. 13 lat? Najstarsze, 13. 13? Jak te dziewczynki mówią, że młodsi go słuchają. Młodsze no. Twoje słuchają piosenki. Armia Malika. Zobacz, gangster to dla niego ktoś, kto drugiemu gangsterowi zabiera pieniądze. Dla mnie gangster to jest ten, kto pójdzie drugiego gangstera zabierać pieniądze, zabierze mu jego pieniądze i będzie się z nim kłócić. A skąd ci inni gangsterzy mieliby mieć ten szmal i wpływy, o które walczą? Geniuszu! Skąd jak nie skrzywdzenia i zarabiania na tych, którzy z tym światem nie mają nic wspólnego? Czyli on nawet udaje, że nie wie, na kogo pozuje. To są zwykłe k***i krzywdziciele. Tymi słowami pięknie się wyjaśniłeś. Czyli twój kumpel Kazior za obrabowanie niewinnym ludziom chaty jest k***ą i krzywdzicielem. To samo Dawidzior HTA, HATU, który aktualnie za to odsiaduje wyrok. To samo Alberto, który twierdzi, że napadał na jubilera. Joseph, który nawija, że ściąga haracze. Zamknijcie ci mordę lepiej i oddawaj fanty. Kanalion, który rabował niewinnym babciom torebki. Sami kryminaliści. Same k***y w tym rapie, z którymi nagrywasz. Jak to wytłumaczysz? No nie wytłumaczysz, bo ustawiasz się jak wiatr wieje. Ulica was rozliczy i pokrzyżuje plany. Jak to Kanalion nawijał? Wojny gangów? Gangowe porachunki. Dzieciaki chcą znów tej trutki. Dzieciaki chcą znów tej trutki. A dzisiaj kawałek z dziećmi. Skupić? Przez tego kundla ćpało całe pokolenie. Wiadomo, jako popularni raperzy mają głos. Szkoda, że tego głosu nie miały ich ofiary. Działanie zwyrodnialców i będziemy starali się je wykorzenić. Najpierw promuje dragi, zachęca do p***y, obraża matki nieletnich widzów. Twoja matka s***ka na mnie. Bardzo lubię swoją mamę. Tak. A potem poprawia PR wypowiedziami tego typu. Pokazywać ludziom inność i przy tym kulturę i klasę. Jedna ma tacy... Para. To
ma być wyznacznik dla młodzieży. Synu, ty. Przyjmuje postać anioła światłości i przepycha swą patolę pod pozorami dobra, a wręcz przepycha zło pod pozorem walki ze złem. Zło dobrem zwyciężaj. Bolesnej śmierci powoli umieraj. Świadomie idzie za powiedzeniem: w mętnej wodzie diabeł ryby łowi. Chciałbym, żeby zostawiło ślad na tyle na następnym pokoleniu. Nie chcemy wąchać twoich toksycznych zapachów. Wolimy smród polskiego gnoju. Moja misja została spełniona. Potem w dół, aż się k***a za powietrze. Jeżeli ktoś uważa, że to wina rodziców, że nie pilnują swoich dzieci, to widocznie sam jest jeszcze dzieckiem. Nie mówimy tu o rodzicach z patoli, którzy traktują swoje dzieci jako bon na 500+. To, że rodzic zobaczy filmik youtubera, jak skacze do basenu z kulkami, to nie znaczy, że wie, co się dzieje na tych pato streamach. Streamy! A? Zapamiętaj jedna z drugą i jeden z drugim. Jak zepsuł jej wjazdem na sucho, wjechał jej na sucho i po prostu zepsuł dół. Kolega, którego własnością była ta dziewczyna. A rapu bardzo często słuchają ludzie z rozbitych rodzin. Dziecko, nie znajdując autorytetu w domu, szuka go u innych. Jeżeli taki malik powie, że robi fikcję literacką, to straci atrakcyjność w oczach swoich młodych odbiorców. Więc utrzymują, że nie są pozerami. Chociaż rapery są prawdziwi, oni nigdy nie mówią. Jeżeli dziecko słyszy rady rodzica, ale widzi, że nie doprowadziły go do tych luksusowych fur, jachtów i biżuterii, a z drugiej strony widzi rapera, który się tym wszystkim obnosi, to za kim pójdzie? Ci dzieciaki te patrzą na nas i widzą w nas swoje marzenia i przyszłość. Ja takich dzieciaków na swoich koncertach widzę bardzo dużo. Porównywanie filmów kinowych i gier, które są fikcją, do twórczości Dukacza, który twierdzi, że mówi prawdę i że dzięki temu, co mówi, odniósł sukces, to już kompletne odklejenie. Filmy nie gloryfikują nieodpowiednich zachowań, które przedstawiają, i do nich nie zachęcają. Jak masz, to nie strasz, tylko użyj jej. Jak ktoś cię no to rob mu łeb, k***a pod żebro, cepa na łeb. On, żeby sprzedać dzieciom swój produkt, wykorzystuje to, co w człowieku najsłabsze. Szybkie przyjemności, zwierzęce pragnienia i żądze, które utrzymują ich w wadach i uzależnieniach. Muzyka hip-hopowa dla ludzi w tym pokoleniu jest traktowana jako przewodnik po życiu i efektownym życiu. Tu si, karta. Bo dajmy na to, że ktoś ma silne pragnienie porzucenia nałogu. On będzie to pragnienie osłabiał, rozpraszał, a ostatecznie doprowadzi do zniechęcenia. Matka, wierzyć piesz? Spójrz, żadna reklama nie jest w stanie nas zmusić do zakupu, ale może nas pociągnąć jej atrakcyjność. I często nie zdajemy sobie sprawy, że kupiliśmy coś, bo kiedyś w przeszłości ktoś skierował na to naszą uwagę. Przecież człowiek naturalnie wzdryga się przed złem, jeżeli uznaje, że nie jest ono atrakcyjne. No dzieciaki patrzą tylko na rap. No właśnie, nie? Raperzy stali się takimi w ogóle takimi pochodniami w ogóle, które no wskazują drogę. Którzy, nie wiem, kradną rowery, napadają kioski. To właśnie te zaszczepione myśli decydują o tym, jaki kierunek nadamy naszym zachowaniom, wyborom i ocenom. I ja nigdzie nie zgrywam obrońcy moralności, po prostu po latach przedstawiam swoje wnioski jako ostrzeżenie, żeby niektórzy mogli uniknąć utraty zdrowia psychicznego lub wolności. A że większość z moich poglądów, oprócz disów na patusów, jest moralna, to inna kwestia. Posiedzenie pojednawcze z jednym gangsterem zostało przełożone. Z tego co wiem, sprawa powinna zostać teraz umorzona, ponieważ ja się stawiłem, a oskarżyciel z pełnomocnikiem nie. A sąd stwierdził, że on nie odebrał wezwania, więc przekładają. Jak ja bym nie odebrał wezwania, to uznaliby, że dostarczono i wyznaczyliby termin rozprawy głównej. To się zgadza. Przy okazji zajechałem do jednego z naszych widzów, złamał kręgosłup na budowie. Nie wiem, czy zgodzi się, żeby to nagrać, bo wiesz, nie każdy czuje się komfortowo przed kamerą. Ale jak będziemy już pomagać, to wypadałoby, żeby te osoby powiedziały chociaż parę słów o sobie, żeby nie było, że jeżdżę po znajomych. Pomą nadał. Plan był taki, żeby podjąć współpracę, a pieniądze za reklamę przekazać widzowi w potrzebie. Ale chyba w tym celu musimy założyć własną markę, bo zgłaszają się do mnie praktycznie same korpo z tych, których działalności nie popieram. Nie będziemy reklamować dziadostwa, szkodząc tysiącom osób, żeby pomóc jednej. Chociaż raperzy dzisiaj sprzedają dupko, a ludzie jeszcze krzyczą szacunek. Jak coś, to nie moja czapka. Jest damska. Hashtag drag queen.
Zdarzyło się, że zapowiadałem odcinek, a on się nie ukazał. Bo albo znajoma osoba zmarła, albo jak ostatnio dostaliśmy 2 ostrzeżenia na kanał. Za rzekomy rasizm na GM2L. Więc musieliśmy odczekać aż 90 dni, aż wygasnął. Bo za trzecie usuwają kanał. Huh, ale jakiś pajac mówi, że nie szanuje swoich widzów? Gdzie ja nawet nie traktuję subów jako liczby, bo dla mnie każda osoba jest równie ważna. Natomiast, oprócz jakichś nieprzewidzianych zdarzeń, zawsze dotrzymuję słowa. Z projektu nagraliśmy już 20 filmów. Wybacz, nie jestem youtuberem, to wszystko wymaga więcej czasu i weryfikacji niż zakładałem. Ja nie wypuszczę czegoś, do czego nie jestem w 100% przekonany, że komuś pomoże. O Maliku będą jeszcze 2 albo 3 odcinki, więc rozważ suba. W razie W zapisz się na Insta dla kontaktu, chociaż rzadko tam coś wrzucam, bo nie jestem Chip and Dace'em. A co do pseudorapowych prezenterów będących na poziomie dziennikarzy podziwiających Natalię Janoszek, tak zwane rapowe podnóżki, w kolejnych filmach poświęcę po parę minut na wyjaśnienie każdego z ich kłamstw i domysłów z osobna. Ale uważam, że oni celowo to robią, bo nie wierzę, że ktoś może być tak słaby intelektualnie, aby nie rozumieć, o czym mówimy. What the f*** is this piece of shit? Na koniec Scratch. Wielu z nich. Wiecie koła, naszym ludziom niech się wiedzie, wzniecie to as. Patusiawski i do wroga leci doła. Będzie nokaut, usłyszycie jeszcze o nas. Weźcie smoka, wiecie koła, naszym ludziom niech się wiedzie, wzniecie to as. Zabójcy pozerów, fala Dexter Morgan.